Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Washington Post, pisząc o książce, która powstała o naszej dzisiejszej sprawie, zaczyna od elektryzującej teorii, na wpół legendy, która długo krążyła po Harvardzie. Kiedy późniejsza pisarka Becky Cooper była nowa na tej słynnej uczelni, kolega opowiedział jej historię ataku na studentkę Wydziału Archeologii w latach 60. Jak powiedział, ofiara miała romans z jednym ze swoich profesorów. Romans, który rozpoczął się podczas wspólnych wykopalisk w Iranie. Jak głosiła plotka, kiedy profesor próbował zakończyć związek, studentka Jane Britton głośno protestowała, więc uciszył ją na zawsze, a potem ukrył jej ciało pod płaszczem i zaniósł do swojego biura. Tam ozdobił jej ciało naszyjnikami, które odkryli podczas wykopalisk. Pokrył ją czerwoną ochrą, sproszkowanym pigmentem znajdowanym w starożytnych grobach, używanych więc w trakcie rytuałów pożegnalnych. Harvard wszystko zatuszował, a winny wyszedł na wolność. I wszystko to byłoby ze wszechmiar godne odnotowania w historii uczelni, gdyby nie to, że jedynym prawdziwym wątkiem w sprawie okazała się tu ochra rozsypana wokół Jane, która faktycznie skierowała uwagę śledczych na profesorów lub studentów, którzy mogliby znać jej znaczenie i wymowę. Cooper, zafascynowana historią, którą na samym początku swoich studiów usłyszała od kolegi, zbadała sprawę dużo dokładniej i wszystko opisała w książce, której tytuł oczywiście znajdziecie w opisie. W 2018 roku śledczy rozwikłali sprawę po 50 latach, po części pod wpływem ustawicznych apeli samej Cooper. Ale nagłe rozwiązanie przewróciło do góry nogami całe jej prywatne śledztwo, nad którym spędziła wiele lat. Ale nie o książce będziemy tu mówić, bo chodzi nam tu o to, jak to było naprawdę z Jane Britton. 23-letniej Jane nie można było określić mianem zwykłej studentki. Wręcz przeciwnie, była naprawdę wybitna i to na Harvardzie, gdzie wymagania były wówczas, a pewnie są i dziś, szczególnie wysokie. Studiowała antropologię i zdecydowała się zostać archeologiem, a przed nią była praca doktorska. Tego dnia, 7 stycznia 1969 roku, miała jeszcze zdać egzaminy ogólne i już mogła pracować nad dyplomem. Wiedzy i umiejętności jej nie brakowało. W połowie 1968 roku była jednym z kilku doktorantów pracujących pod okiem naukowców, Stevena Williamsa i kierownika projektu Sisi Lamberga Karlowskiego w trakcie wykopalisk archeologicznych w Iranie, gdzie pomogła odkryć pozostałości po neolitycznej społeczności i swoją szansę wykorzystała doskonale. Udowodniła własną błyskotliwość, wiedzę i pracowitość. Talent i miłość do nauki odziedziczyła po rodzicach. Ojciec był wiceprezesem Radcliffe College, czyli żeńskiej uczelni koordynowanej przez męski Harvard, a mama naukowcem badającym historię średniowiecza. Wspomnę może, że od 1963 roku przyznawano studentom wspólne dyplomy Harvard-Radcliffe. W 1977 roku Radcliffe podpisał z Harvardem formalną umowę o zjednoczeniu i zakończył pełną integrację z Harvardem w 1999 roku. Ale wracamy do Jane, która od małego była za pan brat z nauką. Urodziła się w 1945 roku w Bostonie i dorastała w Needham w stanie Massachusetts, zaledwie kilka kilometrów od miasta. Przy intelektualnym wsparciu rodziców od dziecka cieszyła się świetnymi ocenami, a potem równie dobrze radziła sobie na Radcliffe Harvard. Ale nie tylko dzięki inteligencji i ciężkiej pracy, także ze względu na zdolności społeczne i poczucie humoru. Jak będzie później pisać The New York Times, dziewczyna miała szczególny dar zjednywania sobie bardzo różnych ludzi. Z jednej strony miała wykwintne maniery i potrafiła świetnie funkcjonować, obracając się wśród naukowo-kulturalnej śmietanki towarzyskiej. Ale z drugiej umiała skupić się na tym, co zwyczajne i codzienne, często zupełnie niewyszukane, ale akurat w tym momencie ważne dla kogoś, kto boryka się z wątpliwymi urokami zwykłego szarego dnia. Zazwyczaj rozpierała ją energia, którą wykorzystywała grając na pianinie, jeżdżąc konno, malując obrazy.
pasjonowała się też wystrojem wnętrz. Była więc wszechstronna i potem rodzice zdali sobie sprawę z tego, że wielu osobom mógł się nie podobać fakt, że jest bardzo skoncentrowana na swoich planach, szczególnie zawodowych, jednym słowem, ambitna. Marzyła, aby zostać archeologiem specjalizującym się w tematyce Bliskiego Wschodu, ale aby tak się stało, musiała odnosić sukcesy, dużo się uczyć i wyróżniać. Nigdy jednak nie robiła tego cudzym kosztem, ale sam fakt, że miała wielkie cele, budził niekiedy zazdrość czy irytację innych, a nierzadko i złość mężczyzn, którzy wciąż jeszcze byli przyzwyczajeni do tego, że te największe sukcesy są zarezerwowane dla nich. Wydawało się jednak, że egzamin, który rozpoczął się rankiem, był mimo wszystko dla niej tylko formalnością i być może właśnie tak by było, gdyby nie to, że Jane w ogóle się na nim nie pojawiła. Jej kolega z grupy, który był z nią również w związku romantycznym, James Humphries, od razu wiedział, że coś jest bardzo nie w porządku. Najpierw miał nadzieję, że dziewczyna zaspała i po prostu się spóźni, ale z każdą godziną niepokoił się coraz bardziej, szczególnie, że panna Britton była osobą obowiązkową i niezawodną. Natychmiast zaczął do niej wydzwaniać, ale bez skutku, wobec czego chłopak popędził do jej mieszkania, które mieściło się przy University Road 6 na 4 piętrze. Było około południa. Pukał, wołał, ale niestety nie udało mu się nawiązać żadnego kontaktu przez drzwi. Coraz bardziej przestraszony dobijał się z każdą chwilą głośniej, aż w końcu zaniepokoiło to sąsiada dziewczyny, Donalda Michela, który również był studentem antropologii. James krótko zrelacjonował sytuację i zdziwiony Donald, również przejęty, zdecydował w końcu, że trzeba wejść do pokoju. Poszło im łatwo, bo drzwi frontowe nie były zamknięte na zamek. W środku zauważyli, że dziewczyna leży twarzą w dół na łóżku i jest przykryta własną odzieżą, kocami i futrem. Widok był dziwny i niezwykle niepokojący, ale studenci nie myśleli nad tym zbyt długo, szybko starając się odsłonić dziewczynę. Intuicyjnie myśleli, że być może ma gorączkę, jest jej zimno i dlatego tak mocno się przykryła. Ale gdy tylko zauważyli jej głowę, zrozumieli, że stało się coś strasznego, bo dziewczyna leżała w czerwonej kałuży. Wszystko wskazywało na to, że nie zdążyła wstać z nocnego wypoczynku, bo wciąż była w niebieskiej koszuli nocnej. Trudno było powiedzieć, czy jest jeszcze szansa na ratunek. Koledzy byli oszołomieni i wciąż jeszcze nie dopuszczali nawet całkiem racjonalnej już w tym momencie myśli, że nie mogą już pomóc. Natychmiast wezwali policję z Cambridge, a ona lekarza sądowego. Niestety powiedział, że dla tej młodej dziewczyny rzeczywiście nie można już nic zrobić. Straciła życie i nie było żadnych wątpliwości, że wskutek bezwzględnego ataku, choć trudno było powiedzieć na ten temat coś więcej. Lekarz nie był w stanie stwierdzić, jakiego narzędzia użył sprawca, szczególnie, że nigdzie w pobliżu nie było nic, co mogłoby mu odpowiadać. Śledczy zdecydowali się odtworzyć ostatnią noc Jane, czując, że być może tam kryje się odpowiedź na pytanie, co właściwie się stało i kto za to odpowiada. Okazało się, że poprzedni wieczór był bardzo sympatyczny i przed poważnym egzaminem młodzież postawiła na relaks. Jane i jej sympatia, James, umówili się z innymi studentami z grupy na kolację w restauracji Akropolis. Miała im ona dodać sił, które zamierzali spożytkować na łyżwach w Cambridge Common. Dziewczyna wiedziała, że przed ważnym egzaminem i tak nie będzie jej łatwo zasnąć, dlatego para zdecydowała, że wypije razem jeszcze gorące kakao. Kiedy się na nie wybierali, było około 22:30. Chłopak spędził u Jane jeszcze godzinę, a ona później udała się jeszcze do Michelów, którzy chwilowo opiekowali się jej kotem Fazim. Nie obyło się bez wymiany kilku zdań, a sąsiadom rozmawiało się tak dobrze, że znów minęła godzinka. I około 30 minut po północy studentka wyruszyła do swojego mieszkania na dobry sen, otrzymując jeszcze przed wyjściem kieliszek sherry. Wydawałoby się, że skoro na drugi dzień Donald Mitchell usłyszał, jak chłopak Jane puka do jej drzwi, to warunki były sprzyjające, aby wychwycił również coś poprzedniej nocy. Tak się jednak nie stało. Ani on, ani jego żona nie usłyszeli nic, co by ich zaniepokoiło. Inaczej jednak niż inny sąsiad, który uważał, że coś dziwnego działo się na schodach przeciwpożarowych blisko mieszkania Jane Britton.
To zeznanie z kolei uświadomiło innemu sąsiadowi, że faktycznie ktoś blisko dwumetrowy i ważący 70-80 kilo biegł ulicą tak, jakby właśnie zszedł ze schodów pożarowych, a było to około 1:30. Ale to był bardzo dziwny trop, bo choć pozornie obiecujący, to można go było różnie interpretować. Przecież drzwi do mieszkania Jane były otwarte i wydawało się, że to właśnie tamtędy mógłby wejść, czy też raczej tamtędy uciec, sprawca. Ostatecznie skakanie po schodach przeciwpożarowych rzuca się w oczy dużo bardziej niż spokojne wyjście z czyjegoś mieszkania oficjalnym wyjściem. Trzeba jednak przyznać, że policja bardzo się przyłożyła, starannie przeszukała całe mieszkanie Jane i zabezpieczyła różnego typu ślady, podobnie jak później dr George Katsas, który w trakcie sekcji nie tylko przeprowadził różnego typu użyteczne badania, ale także zabezpieczył wszystkie znalezione ślady. Zwrócił na przykład uwagę na to, że Sherry, której dziewczyna napiła się z przyjaciółmi, nie dostała się jeszcze w pełni do jej krwiobiegu. A to oznaczało, że dziewczyna musiała zostać zaatakowana nie później niż w ciągu pierwszej godziny po powrocie do mieszkania. Policjantom z kolei rzuciło się w oczy coś niezwykłego. W pobliżu dziewczyny znaleziono jakiś dziwny czerwony proszek, który wyglądał jak sucha glina czy tlenek żelaza. Policjanci ustalili, że była to czerwona ochra. A ponieważ byli tuż obok studentów antropologii, szybko ustalili, że była ona używana w starożytnych perskich rytuałach pogrzebowych, co funkcjonariuszy zszokowało. Prowadziło ich bowiem, przynajmniej roboczo, do kolegów Jane z uniwersytetu, którzy przecież najwyraźniej zdawali sobie sprawę z tego, jakie znaczenie ma ten czerwony proszek. Oczywiście wiedzieli to również profesorowie. Miałoby to też szczególną wymowę w połączeniu z faktem, że ubrania Jane zostały użyte do zakrycia jej ciała, tak jakby sprawca nie mógł patrzeć na to, co zrobił. Wyglądało to tak, jakby był z nią emocjonalnie związany. Zauważono również brak zainteresowania sprawcy kosztownymi przedmiotami z mieszkania. Nie o to mu chodziło. Nie było śladów włamania i wszystko to mogłoby wyglądać tak, że dziewczyna po prostu wpuściła agresora sama, bo go znała. Kiedy policjanci byli już przekonani, że należy szukać wśród studentów i wykładowców, i to na dodatek kogoś, kto żywił do Jane jakieś gorące uczucia, okazało się, że nie tak szybko. Wyjaśnienie otwartych drzwi było na przykład zupełnie inne. Chodziło o to, że po prostu nie dawały się zamknąć, tak były zdezelowane, wykrzywione i nie było nikogo, kto mógłby je wymienić czy naprawić. To znaczy może i chętny by się nawet znalazł, bo mogliby to zrobić sami studenci. Ale potrzeba byłoby na to pieniędzy i zgody administratora budynku, który jednak sam nic nie zrobił i nie dbał też o to, aby zapewnić takie możliwości samym mieszkańcom. Studenci wyjaśnili, że od lat skarżą się na fatalne warunki w akademiku i bardzo niski poziom jakichkolwiek zabezpieczeń, co było podnoszone już 6 lat wcześniej, gdy Beverly Summons, inna studentka, została zaatakowana przez Alberta DeSalvo. On z kolei miał się przyznać do ataków na inne kobiety, które mieszkały w tym samym budynku w 1963 roku, ale nie wiadomo było właściwie, czy tak naprawdę dopuścił się odebrania życia we wszystkich przypadkach, które były mu przepisywane. Pojawiła się nawet teoria, że mógł istnieć drugi dusiciel z Bostonu, bo tak nazywano DeSalvo. Ale czy którykolwiek z nich mógłby mieć coś wspólnego z atakiem na Jane, wątpiono. Na pewno natomiast działalność wszelkiego typu zbirów ułatwiały fatalne warunki w akademikach. Kiedy tylko nabrali ochoty, mogli wejść do kogo tylko chcieli. Nie lepiej wyglądała sytuacja wokół budynków nieoświetlonych, zaniedbanych i nienadzorowanych. W tamtym czasie był to raj dla wszelkich typów spod ciemnej gwiazdy. Tak, tygodnik studencki Massachusetts Institute of Technology w Cambridge poinformował, że kilku studentów Harvardu padło ofiarą rozbojów między Cambridge Common i akademikami Radcliffe w 1968 roku. Przyjaciele Britton uświadomili sobie, że przecież Jane odparła nawet swego czasu atak kogoś ze scyzorykiem, ale trudno było mówić o zemście, bo incydent nie został nawet zgłoszony na policji. Pomimo niepokoju i skarg studentów, uniwersytet był bardzo zadowolony z wypełniania swojej roli jako administrator budynku, nazywanego przez prasę w tamtym czasie brudnym i obskurnym, bez zamków w drzwiach.
Jednak dla śledczych istotne było to, że wątek wpuszczenia przez Jane agresora do jej mieszkania nie był już taki pewny, zwłaszcza że przecież inni studenci zeznawali, iż ktoś tej nocy chodził po schodach ewakuacyjnych. A to z kolei mogłoby świadczyć o tym, że nie był pewien tego, że te konkretne drzwi są w stanie krytycznym i można je otworzyć jednym mocniejszym pchnięciem. Można było wysnuć wniosek, że jest to ktoś, kto jako tako orientuje się w zaułkach tego budynku, ale nie jest bardzo bliskim znajomym Jane. Nie bywał u niej, nie znał stanu jej drzwi. Jednak przesłuchania studentów Wydziału Antropologii Uniwersytetu Harvarda niewiele dały, choć policjanci skoncentrowali się na przykład na tych, którzy towarzyszyli Jane w trakcie wykopalisk w Iranie poprzedniego roku. Musiał istnieć przecież jakiś motyw tego, co się wydarzyło. Czy była to zazdrość, dawny spór, zawiedziona miłość? Faktycznie policjanci zorientowali się, że w dawnej 10-osobowej grupie nie brakowało tarć i nieporozumień, pewnych emocji, ale z kolei nie na tyle groźnych, by mogły stanowić motyw takiego ataku. Wyglądało to po prostu jak zwykłe nieporozumienia wśród ludzi dotąd sobie względnie obcych, nagle zgromadzonych na określonej przestrzeni i zmuszonych okolicznościami do funkcjonowania razem i zależnie od siebie. Oczywiście była to grupa ludzi ambitnych, pracowitych, ale przy tym o różnych osobowościach i utartych już własnych zwyczajach. Wiadomo, że nie było idealnie, co skwapliwie wykorzystała prasa, nagłaśniając każdy najmniejszy spór na wykopaliskach w Iranie. Ale policjanci szybko zorientowali się, że w rzeczywistości nie wyróżniała się tu żadna kłótnia. Nie było widać na horyzoncie poważnego wroga Jane, czyli po prostu jasnego motywu. Ostatecznie The New York Times zapytał profesora Cici Lamberga Karlowskiego o przykładowy powód sprzeczki, a on podsumował, że najczęstsze skargi dotyczyły tego, że w menu młodych odkrywców było za dużo tuńczyka, co wszystkich zaczęło już irytować. Człowiek głodny to zły, ale chyba jednak nie aż tak, by dopuścić się takiego ataku. I to po wielu miesiącach od przejedzenia się tuńczykiem. Tymczasem sekcja udowodniła wiele tępych urazów głowy, pęknięcia kości, stłuczenia, rany, wszystko to głównie w obrębie głowy. A na dodatek Jane najprawdopodobniej została również wykorzystana. Wydawało się, że właśnie ten ostatni motyw jest tu szczególnie istotny, ale niekoniecznie pasowała do tego czerwona ochra, która miałaby sugerować, że jakiś student antropologii zdecydował się na wyszukane ceremoniały. Stałyby one w jawnej sprzeczności z szaleńczością tego ataku. I w końcu policjanci zrozumieli, że barwnik to musi być jakaś inna historia. I tę tezę poparł profesor Lamberg Karlowski, który wprawdzie współpracował i przekazał policji listę 100 studentów i wykładowców z wydziału, którzy mogli mieć wiedzę o dawnych rytuałach pogrzebowych, ale wątpił, by to był klucz. Czujni śledczy w końcu zauważyli, że czerwony proszek znajduje się po prostu na obrazach, które Jane malowała, wykorzystując właśnie czerwoną ochrę. To prawdopodobnie dlatego była rozprószona w całym pokoju. Policja z Cambridge sfilmowała pogrzeb 10 stycznia, licząc na podejrzane zachowania jakiegoś uczestnika. Nic z tego. Przebadano Humphreysa i Mitchellów na wykrywaczu kłamstw, ale najwyraźniej mówili prawdę. Śledczy przyglądali się każdemu, o kim dziewczyna pisała w pamiętniku lub czyj numer miała w notatniku, rodzaju książki telefonicznej. Ale nikt się nie wyróżniał. Pewne nadzieje śledczy wiązali ze znalezieniem bardzo szczególnego kamienia, który stanowił pamiątkę i prezent od przyjaciół i sąsiadów, czyli znanych nam już Mitchellów. Kamień, który pełnił rolę swego rodzaju statuetki, czy też po prostu ozdoby, zniknął i być może nie zwróciłby szczególnej uwagi sprawcy, który mógłby go porzucić gdziekolwiek lub nawet zatrzymać przy sobie, nie sądząc, by ktoś mógł rozpoznać kamień. Sąsiedzi jednak zrobiliby to bez problemu. Był on pamiątką z wykopalisk. Tyle tylko, że nie wiadomo było, czyje mieszkanie, czy też samochód albo kieszenie przeszukać, bo żadnego podejrzanego nie było. Pomimo iż udało się znaleźć ślady DNA pozostawione po wykorzystaniu dziewczyny, nie można się było na nich oprzeć, bo technologia nie była jeszcze na tyle rozwinięta, aby udało się pozyskać profil DNA, a potem porównać go z jakimkolwiek innym. Sprawa ataku na studentkę stała się bardzo głośna i media dosłownie oszalały, co zaczęło bardzo przeszkadzać w śledztwie.
Szef policji Cambridge, James Regan, w końcu poirytowany oświadczył, że jeżeli będzie miał coś do powiedzenia na temat sprawy, to sam skontaktuje się z mediami, a dopóki tego nie uczyni, to znaczy, że dodatkowych wiadomości w sprawie nie ma. W każdym razie takich, które powinny dostać się do prasy. Pytany, skąd ta decyzja, wyjaśnił, że media przekazały już tyle nieścisłych lub wręcz fałszywych informacji, że wystarczy już tych sensacji. Ale na osłodę przekazał ostatnią wiadomość, a mianowicie zdradził fakt, że odnaleziono charakterystyczny kamień, ale niestety nie doprowadził on do sprawcy. Należało więc przypuszczać, że najwyraźniej nie było na nim żadnych śladów i być może nie było to narzędzie, którym posłużył się napastnik. Bliscy i przyjaciele Jane zdawali sobie sprawę z tego, że choć kobieta była bardzo kontaktowa i sympatyczna, to uważana była także za przebojową, a to już może budzić zawiść. Grupa, która z nią w składzie odkryła ruiny twierdzy wzniesionej około 325 roku przed naszą erą przez Aleksandra Wielkiego, odniosła sukces, bo jak zauważył Lamberg Karlowski, między innymi panna Britton dokonała jednego z ważnych znalezisk. Jednak policjanci po przesłuchaniu ludzi ze środowiska Jane doszli do wniosku, że nawet ci, którzy nieco jej zazdrościli, tak naprawdę też ją cenili i szanowali, co mogło prowadzić do wniosku, że agresor był obcą osobą, która nie znała Jane. Ingrid Kirsch, jej przyjaciółka, powiedziała wprost, że ona uważa, iż nikt nie chciałby się pozbyć panny Britton, gdyż bardziej niż mogłaby ona kogoś irytować, jednak ludzi inspirowała. Ale ponieważ prasa pytała, a wiele osób chciało się znaleźć w świetle fleszy, pojawiła się wreszcie użyteczna dla nich plotka, która mówiła o tym, że Jane była zaangażowana w ruch kontrkulturowy. A to oznaczało, że znała wielu dziwacznych ludzi w Cambridge. Co to znaczy? Chodzi o takich, których nie nazwalibyście młodymi, zdrowymi ludźmi z Cambridge i Radcliffe'a, usłyszał redaktor The New York Times, który zbierał informacje o tej sprawie. Dowiedział się, że Jane chodziła na wiele imprez i była dla tych typów bardzo miła. No i faktycznie, jak można być miłym dla przedstawicieli kontrkultury w Cambridge, tych typów? Toż to się już kwalifikuje do egzorcyzmów. No ale śledczy najwyraźniej nie podzielili fascynacji rzekomych znajomych dziewczyny jej kontaktami towarzyskimi, jakże podejrzanymi, i ten trop ewidentnie nie doprowadził ich donikąd. Chyba nawet nie bardzo nim podążali. 6 lutego, więc niecały miesiąc po ataku na Jane, w domu w Cambridge znaleziono inną kobietę, 50-letnią Adę Bean, byłą sekretarz do spraw badań na uniwersytecie. Również została wykorzystana i po wielu uderzeniach straciła życie w swoim mieszkaniu niedaleko kampusu Radcliffe i nieco ponad 1,5 kilometra na północ od University Road, przy której mieszkała Jane. Śledczy od razu zauważyli podobieństwa, bo kobietę znaleziono w łóżku, twarzą w dół, z koszulą nocną naciągniętą na głowę, przykrytą kocami. Nie pojawiła się w pracy, co zaalarmowało pracodawcę, który wszedł do mieszkania z pomocą dozorcy budynku. Jednak była i różnica. To mieszkanie było dobrze zabezpieczone, zamki były sprawne, intruz musiał umieć pokonywać tego typu przeszkody. Podobieństwo tych dwóch ataków było ewidentne, ale wspomniany już w tym podcaście Albert DeSalvo, który przyznał się do aż 12 ataków na kobiety, jak ostatecznie sprawdzono, był w interesujących śledczych dniach w szpitalu psychiatrycznym. Nie mógł więc odpowiadać za te ataki. I tak ten trop się urwał, podobnie zresztą jak wiele innych, w związku z czym rodzice dziewczyny odeszli, nie mając pojęcia, kto odebrał im największy skarb. Mama Ruth pożegnała się ze światem w 1978 roku, a tata Boyd w 2002, wyrażając ból z powodu tego, że sprawiedliwości nie stało się zadość. Wydawało się, że tak już pozostanie na zawsze, ale w 2017 roku wiele osób związanych dawniej ze sprawą, pamiętających o wyjątkowej Jane i o tym, że policja miała wtedy dużo śladów zgromadzonych na miejscu zdarzeń, upomniało się o ponowne przyjrzenie się sprawie, publiczne udostępnienie akt i zbadanie próbki DNA.
Nic dziwnego, że nacisków nie brakowało, bo jednak choć domysłów było mnóstwo i stawiano na przeróżne możliwości, to wciąż najbardziej prawdopodobna wydawała się wielu, mimo wszystko, wersja z kimś, kto znał Jane, pochodził ze środowiska uniwersyteckiego. W tamtych czasach profesorowie głośno chwalący studentki za ich osiągnięcia to wciąż wcale nie było nic normalnego, więc skoro wykładowcy tak wyróżnili dziewczynę, to pewnie coś było na rzeczy, może romans. I ta ochra może i była na obrazach studentki, ale jednak i wokół Jane, więc kto wie, czy nie był to jednak wyszukany sposób pożegnania. Dlaczego była tak przykryta? Sugerowałoby to, że sprawca z trudem patrzył w jej oczy, pomimo że nie było w nich już życia. I jakim cudem obcy człowiek w akademiku nie sprawił, że podniosło się larum? Bo może nie był obcy. Zarówno władzom uczelni, wykładowcom, byłym studentom, uczestnikom wykopalisk w Iranie, o rodzinie nie wspominając, bo to oczywiste, zależało, aby odkryć sprawcę i nie tylko ukarać winnego, ale i raz na zawsze oczyścić niewinnych. Wspominałam Wam już o tym, że przez wiele lat swoje śledztwo prowadziła była studentka tego uniwersytetu, później pisarka Becky Cooper, która stawiała na to, że Jane stała się ofiarą pewnych układów. Starała się być silną, ambitną kobietą w męskim świecie, który nie chciał się pogodzić ze zmianami. Pisarkę, jak czytamy na Wikipedii, uderzyła dwuznaczność swego rodzaju rytuału pogrzebowego, który sugerował albo pełne szacunku upamiętnienie, albo próbę zatuszowania sprawy. Więcej Wam oczywiście nie zdradzę, bo być może będziecie chcieli przeczytać książkę, pomimo iż niedługo poznacie rozwiązanie tej sprawy. Wtedy, gdy książka powstawała, zdecydowanie nie wszystko było jeszcze jasne. A teraz medycyna, nauka, kryminalistyka poszły naprzód i pojawiła się szansa, że być może uda się zdobyć o wiele więcej informacji niż pół wieku wcześniej. Nie było to pewne, bo próbka DNA była dość stara i niełatwo było powiedzieć, czy była odpowiednio przechowywana i czy może posłużyć jako dowód. Ale rzeczywiście podjęto próbę i ku ogromnemu zaskoczeniu wszystkich dopasowanie nastąpiło bardzo szybko. Okazało się, że napastnikiem był Michael Sumpter, który jednak zmarł w 2001 roku, ale jego osobowość ewidentnie odpowiadała takiej, którą mógłby mieć agresor z pokoju studentki. Sumpter mieszkał w Cambridge jako małe dziecko. Potem umawiał się z dziewczyną z tych okolic mniej więcej w połowie lat 60., a w 1967 pracował niedaleko mieszkania Jane Britton. Trafił za kraty po napaści na kobietę na Harvard Square 3 lata po ataku na Jane. 24-letnia Ellen Faith Ratich była sekretarką w hotelu Colonnade. W nocy z 5 na 6 stycznia 1972 roku Sumpter wszedł do jej mieszkania w Back Bay, użył kabla i po ataku uciekł. Współpracownicy, zaniepokojeni nieobecnością kobiety w pracy, poszli do jej mieszkania. Drzwi były uchylone, a Ellen w podomce i porwanej bieliźnie leżała na sofie. Nie mogli już nic zrobić. W czerwcu tego roku Sumpter został skazany na maksimum 10 lat więzienia, a minimum 6. 20 listopada 1973 roku otrzymał urlop, ale nie powrócił już do więzienia i wydano za nim list gończy. A on tymczasem włóczył się ulicami i gdy wędrował w kierunku Beacon Hill 12 grudnia 1973 roku, skorzystał ze schodów przeciwpożarowych, by wejść do mieszkania 24-letniej sekretarki Mary Lee McClain. Warto zwrócić uwagę na to, że najwyraźniej rzeczywiście poruszał się jak kot, bo ani sąsiedzi Jane, Mitchellowie, jak pewnie pamiętacie, ani dwóch współlokatorów i przyjaciel Mary nie słyszeli ani nie widzieli ataku, ani w ogóle ich uwagi nie zwróciło nic niepokojącego. Dopiero na drugi dzień odkryli sekretarkę w jej własnym łóżku, ubraną tylko w koszulę nocną. Oczywiście już bez życia. Sumpter czymś odciął jej dopływ powietrza. I w tym przypadku jedna z sąsiadek słyszała stłumione hałasy z okolic mieszkania McClain, a chwilę później coś, co brzmiało, jakby ktoś schodził po schodach przeciwpożarowych.
Sumpter kilka dni później został aresztowany w pobliżu Marszczapel, ale za kradzież torebki. Choć finalnie także napaść na funkcjonariusza, który usiłował go aresztować, oraz zanoszenie broni. Jako zbieg z powrotem trafił za kraty. W 1975 roku wyszedł i wykorzystał kobietę w jej mieszkaniu w Bostonie, co wreszcie zapewniło mu 15 lat przymusowych noclegów w wybranym przez państwo kurorcie z kratami w oknach. Ale jeśli chodzi o tę sprawę, może dać do myślenia w kontekście Jane, bo udowadnia, że Sumpter potrafił być uroczy i budził zaufanie, gdy chciał. Szukając ofiary w rejonie Back Bay, zauważył 19-letnią studentkę koledżu, której przedstawił się jako nowy sąsiad. Kobieta zaprosiła go do mieszkania na szklankę wody, ten grzecznie podziękował i wciąż jeszcze wszystko wyglądało normalnie. Woda to i zaraz łazienka. Ale z niej mężczyzna wyszedł już w gumowych rękawiczkach chirurgicznych, wiążąc młodą kobietę i wykorzystując. Sprawnie uciekł. Dziewczyna zgłosiła się na policję, która przedstawiła jej mniej więcej 250 policyjnych zdjęć. Nie miała żadnych wątpliwości, kogo ma wskazać. Wkrótce potem Sumpter został aresztowany i skazany. Już 13 miesięcy po zwolnieniu warunkowym w 2001 roku Sumpter zachorował na raka i jego życie się skończyło. Ale jego mroczna kariera dopiero zaczynała wychodzić na jaw. Ale na początku nie wyglądało to wcale tak różowo, a optymizm śledczych był umiarkowany. Próbka DNA była dość zleżała i trudno było na 100% opierać na niej wnioski. Ale było jeszcze jedno wyjście. Można było udać się do brata Sumptera, który mógłby oddać próbkę własnego DNA i tak też się stało. Mężczyzna się zgodził i materiał pobrany od niego w odpowiednim procencie pasował do pobranego na miejscu ataku. Na 99,9% Michael Sumpter okazał się sprawcą poszukiwanym od pół wieku. Korzystając z nowej technologii DNA oraz dzięki poprawnej, ciężkiej pracy śledczej, dokonaliśmy przełomu, powiedziała Marianne Ryan, prokurator okręgowy Middlesex, która wypowiedziała się dla Boston News. DNA samo w sobie niekoniecznie prowadzi do sukcesu, na który tak naprawdę składa się cała struktura śledcza, dawna i współczesna, która się z tym wiąże, zaakcentowała. O działalności Sumptera opowiedziałam Wam chronologicznie, żeby nie robić zamieszania, ale samo ujawnianie szczegółów jego przestępczego życia nie przebiegało oczywiście tak harmonijnie. Dopiero w 2005 roku śledczy mieli swoje pierwsze trafienie, bo wtedy to DNA Sumptera zostało skojarzone z atakiem na kobietę w Back Bay w 1985 roku. A 28 lutego 2010 roku bostońska policja wreszcie na 100% powiązała go z napaścią na Ellen Faith Radczyk, czyli sekretarką z hotelu, a przecież agresor wpadł do niej jeszcze w 1972 roku. Wszystko wskazuje więc na to, że ona była jego drugą ofiarą, a nasza Jane, tak ją nazwijmy, była pierwszą, ale to wyszło na jaw dopiero w 2012 roku. Jednak kim dla Jane był Sumpter? Jakie relacje łączyły go z Jane? Był czy nie był jej znajomym? W jaki sposób wypatrzył ją sobie na ofiarę? Okazało się, że zdecydowanie znał Cambridge, jak wspominałam, mieszkał tam, gdy był dzieckiem, a potem odświeżył sobie pamięć w trakcie spotkań z dziewczyną i pracując zaledwie milę od mieszkania Jane. Jak pamiętacie, 3 lata po ataku na studentkę został skazany za napaść na kobietę z tej samej okolicy. Być może był po prostu drapieżcą grasującym na tym terenie, który wcale nie musiał znać swoich ofiar, jakoś szczególnie długo ich obserwować. Była okazja, to po prostu atakował. Być może spotykał je przypadkiem i obserwował przez chwilę. Możliwe, że nieco dłużej. Po zidentyfikowaniu sprawcy policja przedstawiła swoją teorię. Uważano, że fatalne zabezpieczenia w budynku ostatecznie nie miały wielkiego znaczenia, bo agresor prawdopodobnie skorzystał z wyjścia ewakuacyjnego, tak jak faktycznie widzieli to świadkowie. Zaatakował Jane prawie tuż po jej powrocie do mieszkania.
Wzrost i waga Samptera, w tamtym czasie oczywiście, 5 stóp i 11 cali, około 180 cm wzrostu i około 84 kg wagi, odpowiadały obserwacjom poczynionym przez sąsiada, który widział mężczyznę uciekającego o 1:30 nad ranem. Śledczy stawiają raczej na to, że Sumpter nie miał żadnego związku z Jane Britton i prawdopodobnie jednak się nie znali, ale pewności mieć nie można. Kręcił się po tych uliczkach, więc mógł dziewczynę widywać, może nawet do niej zagadywał. Miał okazję poznać jej zwyczaje. Jak mówili znajomi studentki, rozmawiała ona z wieloma ludźmi, potrafiła z każdym znaleźć wspólny temat, więc jeśli mężczyzna nie zrobił na niej jakiegoś wyjątkowo fatalnego wrażenia, nie zniechęcił jej od razu w pierwszej chwili, to mogła zamienić z nim kilka słów. Może zresztą nie raz. Wielebny Boyne Britton, brat Jane, stwierdził, że nieodnalezienie sprawcy zostało w końcu przygniecione przez pół wieku teorii spiskowych, tajemnic i spekulacji, a sprawca nie odpowiedział za swój czyn, który zniszczył wspaniałe, obiecujące życie Jane, ale również całą ich rodzinę. Brat wreszcie poczuł ulgę, że dowiedział się, kto zaatakował jego siostrę, ale teraz musi zrozumieć to, co się stało i przebaczyć. A to wciąż jest wyzwaniem, nawet dla wielebnego, tak przytłoczonego ogromem bólu i krzywdy. Przyznał, że wybaczania trzeba się po prostu nauczyć. Nie będę kłamać, że ta sprawa jest podobna do wielu innych, bo choć z pozoru tak się wydaje, to jednak robi szczególne wrażenie. Przytłacza ta beznadziejna przypadkowość tego, co się wydarzyło. Fakt, że nic konkretnego nie prowadziło do tych wydarzeń, do tego ataku. Nie było żadnej kłótni, spięcia, romansu, jak podejrzewano, żadnych wielkich emocji. Po prostu drapieżnik, który polował i znalazł swoją ofiarę. Młodą, ambitną, bardzo obiecującą, inteligentną, która w tamtym czasie miała pewną rolę do spełnienia. Męski świat otwierał się na kobiety. W polityce, w nauce, w sztuce. I takie jak Jane udowadniały, jak bardzo warto, jak rozwija to świat. Ile wnosi, jak wspaniałe potrafią być kobiety i że bez problemu osiągają sukcesy, takie jak mężczyźni albo i większe, bo to nie o płeć tu chodzi. Każda sprawa, o której mówię na tym kanale, boli, a historia Jane porusza na swój własny sposób. Często opowieści na tym kanale mają taki finał, którego można było uniknąć. Już wcześniej były jakieś sygnały, że sytuacja jest bardzo niezdrowa, niebezpieczna. Agresywne osoby w otoczeniu, niebezpieczne związki, ryzykowne interesy i kontrowersyjne decyzje. Czasem można się zastanawiać, czy była chwila, w której można było odwrócić los. Ale tu? To straszne, że nic chyba nie można było zrobić. A może wy widzicie to zupełnie inaczej? Może faktycznie chociażby administratorzy budynków czy terenów mogliby dbać o to, co im powierzono, oświetlać te miejsca, nadzorować, monitorować. Może byłyby bezpieczniejsze. Dajcie znać, co o tym sądzicie i dziękuję Wam za to, że tu jesteście. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo zachęcam, podobnie jak do pozostawienia łapki w górę, komentarza, a za wszystkie komentarze dziękuję bardzo serdecznie, bo jak nieraz już tu mówiłam, bez nich ten podcast nie byłby taki sam. I będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli zajrzycie na mój drugi kanał, Szeptanki True Mysteries, gdzie prawdziwych tajemnic jest pod dostatkiem. Wasze prawdziwe opowieści z dreszczykiem, ale również inne, mniej lub bardziej dziwne śledztwa. Jeśli możecie, dajcie temu kanałowi szansę. Dziękuję bardzo moim patronom. Gdybyście chcieli dołączyć do ich grona, to stosowny link do Patronite znajdziecie w opisie. A ja już całuję Was, ściskam mocno i do usłyszenia.